jakie są ustalenia, chociaż wiemy, że rzeczywiście kwestia dotyczy tej opinii środowiskowej. Jest to bardzo ważna kwestia i na pewno należy ją załatwić do końca. Teraz moje pytanie. Mówiliśmy o obwodnicy, przejdźmy teraz do kolejnego takiego sporu. Jeśli chodzi o złoża węgla brunatnego w okolicach Złoczewa, wiemy, że dwie kopalnie, kopalnia Adamów walczy o te złoża i kopalnia Bełchatów. Z tego co wiem, parlamentarzyści tutaj z tego regionu oraz samorządowcy popierają jednak Bełchatów. Sam zresztą pan na naszej antenie wypowiadał się w tej kwestii. Dlaczego akurat Bełchatów? Rzeczywiście powstał taki list, gdzie kilkunastu parlamentarzystów z ziemi łódzkiej wypowiedziało się może nie po stronie, ale jakby przedstawiając argumenty za kopalnią Bełchatów. Natomiast ja bym chciał się odnieść zanim do tego przejdę, do jeszcze jednej ważnej kwestii, że władze samorządowe wydały opinię zarówno dla kopalni Bełchatów, jak i dla Konina. I w przypadku kopalni Bełchatów jest to opinia negatywna. I my tak naprawdę zachodzimy w głowę do dzisiaj, co się stało. Mieszkańcy przychodzą do mojego biura i pytają się, panie pośle, dlaczego nie ma równości szans dla obu kopalni. Ja wiem, co Bełchatów daje samorządom wokół. Każdy, kto był w okolicach Bełchatowa i widział stok narciarski na hałdach, widział wiatraki, widział boiska, widział szkoły, budynki użyteczności publicznej wokół Bełchatowa, wie, jak wiele może dać kopalnia dla rozwoju lokalnego. W Złoczewie nie ma w tej chwili właściwie żadnego przemysłu. To jest bardzo, bardzo trudny teren, bardzo biedni ludzie, ale wspaniali ludzie, którzy zasługują na to, żeby wybrać dobrego inwestora. I teraz jest czas na to, żeby obie kopalnie pokazały, na co ich stać i przekazały swoje oferty, ale równość szans musi zostać zachowana. Panie senatorze, z tego co wiem, tutaj jeszcze zachodzi jedna kwestia. Kopalnia Adamów chce wcześniej wejść na tą inwestycję, natomiast Bełchatów troszkę to dalej w czasie i co ciekawe, te osoby, którym grozi wywłaszczenie i wysiedlenie, właśnie popierają ten drugi wariant Bełchatów, ponieważ ich zdaniem mają większą szansę na zaplanowanie swojego życia. Czy pan popiera to działanie, czy jednak ten samorząd ze Złoczewa, który twierdzi, że większe zyski daje im Adamów? Uważam, że trzeba uwzględnić przede wszystkim oczekiwania mieszkańców, chociaż ostrożny byłbym w popieraniu któregokolwiek z inwestorów. Natomiast skupiłbym działania w takim kierunku, by przeprowadzić pewną formę licytacji pomiędzy tymi inwestorami, po to właśnie, żeby mieszkańcy, żeby społeczność lokalna jak najwięcej skorzystała, żeby, mówiąc kolokwialnie, jak najwięcej wyciągnąć od inwestorów, by jak najwięcej właśnie ten teren skorzystał. Zacząłbym od tego, by postawić warunek konieczny, utworzenie odrębnego przedsiębiorstwa, które siedzibę będzie miało tutaj właśnie, po to, żeby podatki trafiały do naszych samorządów, a potem uruchomiłbym tę licytację, o której wspomniałem, uwzględniającą oczekiwania mieszkańców. Nie można oczywiście traktować ludzi jako przedmioty, które można przestawiać, przesuwać. Dla wielu ludzi te domostwa to jest dorobek całego życia. Trzeba zadbać o to, żeby mogli oni znaleźć dla siebie nowe miejsce, ale nie w sposób, w którym będą czuli się w jakiś sposób ponaglani, nadmiernie przymuszani. Ten problem dotyczy nie jednej osoby, ani 10, tylko dużej społeczności. Tę kwestię trzeba uwzględnić jako problem zasadniczy przy dokonywaniu wyboru przyszłego inwestora. Panie pośle, już na koniec takie moje pytanie, jeśli chodzi właśnie o to złoże w Złoczewie. Wiemy już jedno. Adamów zorganizował festyn w Strojcu w gminie Złoczew, natomiast kopalnia Bełchatów przekazała pieniądze na zakup sprzętu w szkole. Czy taka podkupywanie
tych nastrojów społecznych w tej gminie, to jest dobre? Czy jednak to powinno mieć jakieś takie, no, jasne? Nie, jestem naprawdę za tym, żeby to były obiektywne reguły i decyzje. I może rzeczywiście, tak jak powiedział pan senator, taka licytacja, ale w perspektywie oczywiście długoterminowej ma sens, ale ja bym chciał, żeby za inwestycjami, które w przypadku chociażby tej kopalni będą trwały przez dziesiątki lat, przez 20, 30, 40 lat, żebyśmy mogli decydować wspólnie, bo to jest inwestycja jednak w dużej mierze oczywiście regionalna, ale też dotyczy całej Polski. Więc decyzje, opinie oczywiście, najważniejsze są opinie mieszkańców, to po pierwsze, a po drugie decyzje mogłyby rzeczywiście zapadać w Ministerstwie Środowiska i w Ministerstwie Gospodarki, bo to są żywotne interesy Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i wszyscy chcemy, żeby te interesy były zabezpieczone i żeby inwestor był solidny, żeby wywiązywał się z zobowiązań, a nie obiecywał Złote Góry, bo obiecać można dzisiaj wszystko. Jak państwo słyszeli, parlamentarzyści z regionu tutaj sieradzkiego i wieluńskiego, czyli pan senator Marek Trzciński oraz poseł Platformy Obywatelskiej pan Cezary Tomczyk, no nie obawiają się żadnego tematu, a te tematy mogą państwo poruszać każdego dnia, gdy pełnią dyżury tutaj w biurze poselskim, dwaj wymienieni parlamentarzyści. Oczywiście do tego serdecznie zapraszamy, bo z tego, co widzę zresztą z historii interpelacji obydwóch parlamentarzystów, tych interpelacji jest sporo, a będzie więcej, jeśli państwo będą przychodzić do biura poselskiego. No, serdecznie państwa do tego zapraszam, a państwu tutaj obecnym w studiu dziękuję za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.